Hejka, witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Ja ten fragment stawię do odcinka, który się pojawi w niedzielę. Z siostrą będzie nagrywało o ile kalorii możemy zjeść przez cały dzień, dlatego to wrzucę szybko, bo chciałam wam pokazać, co ostatnio sobie kupiłam. I przyszło mi, co mówiłam na ostatnim haulu, że przyjdą mi dwie rzeczy, ale jeszcze kupiłam sobie przedtem, jeszcze kilka rzeczy sobie dokupiłam. Chociaż nie miałam tego w planie, ale sobie zakupiłam, bo myślałam, dobra. I teraz wam już chcę pokazać, dlatego no, teraz wam pokażę. Pierwszą rzeczą, którą właśnie pokazywałam wam, to jest sukienkę sobie kupiłam na haulu, ale to zdjęcie pokazywałam wam, a teraz pokażę wam tak, taką sukienkę czarną. Ona jest taka czarna i ona ma tutaj takie właśnie fragmenty, takie fioletowe. I ja ją zamówiłam XS, bo no, S-ka to by była dla mnie za duża chyba. Tak pomyślałam. I te ramionczka można sobie skrócić, dlatego pomyślałam, że fajnie by będzie wyglądała do jakiejś bluzki białej. No, będzie fajnie wyglądała i będę ją nosić, tylko popsuła nam się pogoda. Jak widzicie, mam mokre włosy, bo jechałam teraz na rowerze, z siostrą wracałyśmy i tak nas deszcz, no, tak, jesteśmy takie mokre, że jedne spodnie mam mokre, drugie spodnie mam mokre i jeszcze bluzę mokrą i kurtkę mokrą i włos. No, dużo tego mam mokre, dużo zmokłam. No, zmokłam. No i teraz właśnie taką sukienkę pierwszą. Ja chyba ją, ona była na promocji teraz, niedawno, do tego pomyślałam. Kupię ją sobie, no. I to jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą to jest kurtka, którą sobie zamówiłam. Bardzo mi się od dawna podobała ta kurtka. To jest taka kurtka różowa, moro, ale ona jest bardzo ładna, że jest różowa. Mi się strasznie spodobał ten róż. Teraz przechodzimy do bardziej takich większych rzeczy. Zamówiłam sobie na Boost buty. Bardzo od dawna, no bardzo mi się podobają te buty i od dawna już na nie polowałam, tylko że myślałam, że kiedyś sobie czarne kupię, ale czarne były drogie i nie były na promocji, a teraz te były na promocji i teraz wam pokażę, jakie to są. Ja już widziałam je, otwierałam i tutaj właśnie mają taką. I to są gazele. Kupiłam sobie gazele fioletowe, takie ładne gazele. Właśnie gazele są takie ładne, czarne mi się zawsze podobało, ale nie no. Cieszę się, że te sobie zamówiłam. Bardzo się cieszę. I tak one wyglądają. Ja sobie zamówiłam rozmiar, to jest 37 1/3. No. I teraz ostatnią rzeczą, którą sobie zamówiłam, to jest z magazynu. W ogóle ta torba, pani tak ładnie mnie zapakowała. Jak ja ją kupowałam, tą torebka to jest. Ja jak pani mi ją to zapakowała, to tak ładnie, a deszcz tak zniszczył, że jest calutka mokra, ale otworzę ją i wam pokażę. O, tutaj tylko kartka. I wam pokażę, jaką torebkę zamówiłam. To jest moja najdroższa torebka w życiu. Jeszcze takiej nigdy nie miałam. Takiej drogiej. A jest bardzo, bardzo, bardzo cieszę. O, jeszcze tutaj. A, dobra, ona jest taka. Tutaj muszę tak zrobić, bo jest ta już ta mokra. I teraz. Tam, tararam, dadam. To jest torebka z Dejbjørgen et Mikkelsen. To jest moja najdroższa torebka w życiu, jeszcze takiej nigdy nie miałam, ale ona jest piękna, mi się tak podoba ta torebka, ona jest prześliczna. Tak ona wygląda, takie ma tutaj złote elementy. O, tutaj ma takie, tutaj Dejbjørgen et Mikkelsen, tutaj też ma taki znaczek. O, czekajcie, o, widzicie? O, i ona ma właśnie, jest taka, taka mniejsza, ale ona nie jest za mała, bo ja mam nerkę i mi się mało w tej nerce mieści, ale o tej ja bardzo już długo marzyła. Moja mama w ogóle ma taką samą, to chciałam mieć też, bo moja mama nosi codziennie tą torebkę i ja chciałam coś, właśnie mi się strasznie spodobało i sobie też zamówiłam i ona kosztowała, powiem wam, teraz 600 koron. No dobrze, to teraz ja zabieram się, teraz już kończę ten, tyle rzeczy kupiłam, chodzi mi o to, że tyle już rzeczy kupiłam. No i teraz zapraszam do oglądania odcinku, o który właśnie ten odcinek powinien być. No, zapraszam was teraz do oglądania odcinku o kaloriach. Hejka, witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przechodzimy z challenge'em, siostrzyczką. Ruletka decyduje, ile kalorii możemy zjeść przez cały dzień. Zaraz wylosujemy. Jestem taka ciekawa, ile... Boże, nie wiem, no. Ja nie chcę jak najmniej, nie chcę mieć malutko, no bo wtedy nic nie wiem, a no, jest słabo. No i co, może nie przedłużając, jeśli odcinek się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, która pokaże mi się tutaj na moim palcu, jeśli w nią klikniecie, będzie ona szara i będziecie ze wszystkimi moimi filmikami na bieżąco. I zapraszam na Patrycję Instagrama Fashion Trice i na mojego Instagrama Ziemio Gabrysia. I co, przechodzimy do odcinka.
teraz trzeba... Mamy tutaj koło fortuny, jest jakaś apka, nie wiem czy widzicie. Jest taka. Jest no. apka i mamy tutaj w kole fortuny różne rodzaje kalorii, znaczy różną ilość kalorii, ile można, ile będziemy jeść przez cały dzień. I tu mamy 700, 7000, 10000. Tak, to jest największa pula, nie wiem, mam nadzieję, że tego nie wylosuję. 2200, 3500, 8000, 3000, 180, 1000, 1800, 1900 i 700, nie wiem czy powiedziałam. Czyli mamy kilka dużych liczb, są też małe i są takie optymalne, żeby no. można było zjeść. Mam nadzieję, że tylko dłużej nie... Ta. Dobra, dobra, teraz kto pierwszy, ja czy Patty? No możesz... Dobra, teraz ja sprawdzam, ile mam. Dobra. Dziesięć tysięcy! Boże! Ja nie mogę! Trzy, cztery. Trzy tysiące! Dziesięć tysięcy! Patty ma 3000, ja mam 10! No, no to będziemy na to! No to mamy dzisiaj! Mamy co jeść! Ucztę. Tak, mamy tak. ucztę. Patty wystarczy chyba 3000. Mi wystarczy. Uuu, to jest 3000, to jest w ogóle świetny dzień. No. A ja 10 tysięcy będę musiała zrobić. To będziesz musiała dużo, dużo zjeść. Dobra, to dzisiaj jem duże śniadanie od razu. No. Dobra, to teraz idziemy zjeść synanko sobie. No, będziemy to na razkę, trzymajcie się. Dobrze kochani, my już zjadłyśmy śniadanie i nam coś mi ze śniadania wyszło. Ile zrobiłam mi? Ja mam 489, a ty? Mi wyszło dzisiaj, nie wiem jak to się patrzy, bo zrobiłam sobie w apce, że 660 zrobiłam. No, 400, a ja mam 10 tysięcy, a ty 3 tysiące, to u mnie jeszcze no, słabo. No, tylko muszę sobie zmienić. Ale mam pomysł, żebyśmy poszły na takie duże szejki. Tu byłam siostrą już i tam dobiję troszeczkę. Zobaczę ile te szejki mają i dobiję sobie te 10 tysięcy. Nie no, dzisiaj muszę zrobić, muszę, a mam jeszcze dużo do zjedzenia. No jak 490 z 10 tysięcy, no to... Zjem, zjem Smash, zjem sobie Twixa, zjem sobie Oreo. Nie wszystkie słodycze tak. się opychała? No bo muszę okay. zjeść jeszcze na obiad, może coś tam będzie. Okej. Okay. No. No. Dlatego dopiero tyle mamy, ale będzie jeszcze, będziemy jeszcze jadły, a ja teraz się zabieram za montowanie odcinka. Hejka, ja właśnie sobie teraz montuję filmik, który właśnie z Instagrama, jak już mówiłam. Montuję sobie go i powiem wam, że trochę jest trudny do zmontowania, bo tutaj dodawałyśmy jakieś te jakieś tutaj ankiety, no i teraz trzeba je dodawać i nie, zawsze nie mogę na przykład jakiegoś obrazku wstawić, no to jest dla mnie okej, muszę kombinować coś innego. No, ale montuję i już jestem dalej niż bliżej, dalej już jestem niż wcześniej. To będziesz jadła, pokaż, bo musisz 10 tysięcy zapełnić. Smaszy, smasz. Są takie jakby chrupki w czekoladzie. I to są takie dobre, tak dobre. I one są słone, powiedz no, Kamrysia. No właśnie, one są słone i one tutaj mają 540 kalorii. Cała paczka czy 100 gramów? Cała paczka. 100 gramów. A paczka ile ma gram? 100. Tak? Mhm. To jest paczka 100 gramów. Okej. Okay. No, będziemy to jadły teraz. I jeszcze batona masz, czy co tam jeszcze masz? Mam jeszcze Twixa. Twixa, okej. Okay. Dobra, hejka, wszyscy się pytacie mnie, gdzie montuję filmiki, na jakiej aplikacji, gdzie, czy na telefonie, czy na komputerze, jest dużo, dużo pytań. Ja montuję na komputerze, mam program do montowania Premiere Pro, on jest płatny, a, tak wygląda jak Freeze, montuję w tym samym programie co Freeze, no i powiem wam, że jest najlepszy, dla mnnie jest on najlepszy, bo montowałam kiedyś w Movie Maker, ale nie mogłam dodawać tych wszystkich dodatków, jakichś tam napisy, mogłam chyba dodawać, ale nie mogłam dodawać zdjęć, no i teraz ani subskrypcja, ani łapeczki w górę, dlatego ten program jest świetny i jak ktoś chce już dobrze, lepiej montuje, no to polecam Premiere Pro, ja się szybko nauczam montować. A jak się nauczyłaś? Co robiłaś? Ja sobie wpisywałam na YouTubie jakieś poradniki do montowania, bo na początek jak patrzyłam na ten program, to to jest tak wszystko czarno, jak teraz ja już mam tak szybko, szybko montuję, to kiedyś to dla mnie był po prostu koszmar i no, sobie wpisałam na YouTube'a sobie jakieś tam poradniki i się nauczyłam szybko. Hejka kochani, ja już zmontowałam odcinek, teraz się renderuje. No i teraz wam pokażę, w ogóle już te zjadłam sobie ten smash zjadłyśmy z siostrą i tego Twixa zjadłam też i mam teraz na razie
1542. No słabo powiem, słabo. 1542 z 10 tysięcy to bardzo mało. No i zaraz może pójdziemy na jakiś obiad, też zjemy. Jeszcze nie wiemy gdzie, ale mamy pomysł, tylko nie wiem, czy on wypali. Zobaczymy. Dobrze, kochani, my teraz już się zbieramy i jedziemy na sushi. Jezu, jak ja się cieszę. Już tak dawno nie mam sushi. No, w ogóle nie jest tak zimno. Robert mówił, że jest zimno, nie? No, ale jest tak chłodnie. Ale jest chłodnie, ale nie jest tak zimno, ale mi będzie po prostu w tej bluzie będzie mi dobrze, bo będę jechać, to trochę już się zmęczę i no też nie chcę być taka, że tyle na siebie zakładę, bo te górki są męczące, ale się cieszę, że będziemy na to sushi. No, zrobię więcej. W ogóle mam cały czas tak mało kalorii. Jezu, ile masz kalorii? 1500 coś tam. Ja mam około 1000, bo jeszcze w międzyczasie przecież zjadłaś Twixa. Tak, a już policzyłam sobie to, dlatego mam 1000. Ja jeszcze nie policzyłam sobie, ale ja zjadłam kawałek Twixa i zjadłam jeszcze połowę tego Smash, połowę tej paczki razem z tobą. I w sumie więcej nie piłam. Jeszcze to małe cappuccino wypiłam. A, no to musisz sobie to policzyć. No, ale teraz jedziemy na sushi. Cześć, witamy was wszystkich. Jesteśmy teraz na sushi i właśnie jak tam w ogóle twoje kalorie, Gabrysia, twoje 10 tysięcy? Tak samo, jak było, 1500. 1500, ale dopiero 1500 z 10 tysięcy? 1542. Okej. Okay. Bo nic nie jadłam na ostatnim. To ja sobie właśnie dodawałam i mam na razie 1000, nie wiem czy widać teraz. Nie widać, to powiem. Dobra, mam 1088, czyli z 3000, czyli jesteśmy na sushi i mogę 2000 zrobić. No a ja sobie dobiję, jak teraz jesteśmy na sushi. Okej, okay, to dobijesz sobie. No, bo 3000 to jeszcze nie. 8000 możesz sobie zrobić. No. A nie, no to zjem w domu jeszcze Oreo. No, dobra, chyba nie wiem, no, jak ty to zrobisz. Zobaczę. Jak jest godzina 20, jeszcze masz 4 godziny na 9000 kalorii. Zobaczę. Dobra, no. No i już potem, że tak. Pokażesz, jakie fajne sushi zamówiłyśmy. Ale dobre. Okay. No. Co my mamy tutaj? Glony. Glony, dobra. Będę mam no, tutaj kończymy sushi, ale Gabrysia miała zjeść 10 tysięcy kalorii. I co? Mam 6. 6 tysięcy? To jeszcze czekają na ciebie sushi kolejne. Zaraz nie wytrzymuję. Dajesz już rady? Daję. Proszę zobaczyć, tutaj Gabrysia, nie dająca już rady z 2000. Ja już swoje 3 tysiące ogarnęłam po tym całym naszym obiadku. A, ale jeszcze mogę w domu coś zjeść. Jeszcze w domu? Jeszcze 4000. Dobra, kochani, my już wyszliśmy z tym sushi i jesteśmy tacy najedzeni. Jestem tak najedzona, że ledwo po prostu żyję. No i teraz właśnie mam zrobione 6000 kalorii. Jestem po prostu tak najedzona, że ja nie wiem, czy dam radę zrobić 10 tysięcy. Zobaczę, ale jestem już tak najedzona. A ty, Patty? No, strasznie. Strasznie jestem najedzona. Hejka, kochani, witam was wszystkich w kolejnym dniu. W ogóle wczoraj wróciliśmy z sushi, wszyscy byliśmy tacy najedzeni. Naprawdę byłam tak najedzona. Tyle sushi zjadłam, że jestem w szoku po prostu. A teraz sobie normalnie już. I w ogóle nie udało mi się challenge'u wczorajszego, ile kalorii mogę zjeść. Nie udało mi się tego challenge'u zrobić. Po prostu mi się nie udało. 10 tysięcy to jest dla mnie po prostu masakra. Ale zrobiłam 6 tysięcy. Zrobiłam 6 tysięcy, tam chyba to coś. Coś takiego było, czy 200, coś takiego było. Było. A moja siostra zrobiła 3 tysiące. Ona zrobiła i się cieszę, a teraz jestem sama na chwilę, bo pojechała do pracy, bo dziś jest poniedziałek, a jutro rozpoczęcie roku, a ja wracam dopiero
jutro. Czyli w środę będę dopiero w szkole, tak naprawdę. No i nagram odcinek z takiego vloga, jak wracam, bo jeszcze cały czas wam nie zdradzam tego. Zobaczycie to na odcinku, który nagram chyba jutro, nagram go jutro. Jutro wracam już i go wstawię w środę. No, dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.